Witam Państwa serdecznie na ostatnim spotkaniu w cyklu Podróżowanie pojęć, który to cykl i tytuł jest parafrazą książki i pewnego hasła, które przyświeca badaniom Mikebol Wędrujące pojęcia. W cyklu tym skupiamy się przede wszystkim na swoistej rewizji pojęć, które w nomenklaturze związanej ze sztuką współczesną często są powtarzane i podawane jako pewne definicje. I w dniu dzisiejszym zaprosiłem na nasze spotkanie profesor Ewę Domańską z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza oraz wizytującego profesora w Departamencie Antropologii na Stanford University w Stanach Zjednoczonych. I dzisiejszy temat, który jest wyświetlony za moimi plecami, sztuka prefiguratywna jako realistyczna utopia, będzie wywodem, w którym pojęcie sztuki prefiguratywnej wchodzić będzie w obszar szerszej refleksji na temat możliwości w niedalekiej przyszłości, projektowania przyszłości, ale również wchodzenia w zakres tego, czy ta przyszłość będzie czy jest realizacją pewnej utopii. I żeby dłużej nie Państwa nie trzymać w niepewności, co dzisiaj usłyszymy i zobaczymy, zapraszam profesor Ewę Domańską do wygłoszenia referatu. Dzień dobry Państwu. Dobrze? Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za obecność przede wszystkim, dlatego że zdaję sobie sprawę, że dzisiejszy dzień no, jest taki, być może powinien być przeznaczony na inne zajęcia, bardzo bardziej relaksujące. Tym bardziej to dzisiejsze wystąpienie mobilizuje mnie do tego, żebyście Państwo nie czuli się rozczarowani, że poświęcacie czas na odwiedziny, na odwiedzenie tutaj Centrum Sztuki Współczesnej. Proszę Państwa, ten tekst, który Państwu zaprezentuję, to jest coś, na czym obecnie pracuję. I dlatego bardzo bym liczyła na Państwa krytykę, wszelkie komentarze i może zacznę od tego, że jak z pewnością Państwo wiecie, przez wiele lat, co najmniej 25 lat, humanistyka żyje studiami pamięciologicznymi. Faktycznie ta pamięć, mierzenie się z przeszłością, to co po angielsku czasami wybrzmiewa jako coming to terms with the past, kompletnie jakby omamiło i zdominowało dyskusje prowadzone w humanistyce. I bardzo wielu badaczy ostatnio twierdzi, że właśnie ta koncentracja na pamięci, na przeszłości niejako zablokowała skutecznie możliwość tworzenia pewnych takich wizji, czy nawet chęci budowania pewnych wizji przyszłości. A ponieważ te zainteresowania studiami pamięciologicznymi nałożyły się na pewien kryzys projektów emancypacyjnych, doszło do pewnej takiej atrofii wyobraźni. To jest bardzo ciekawa idea, szczerze mówiąc, ja sama interesując się pamięcią, nie pomyślałam o tym, że skupienie może faktycznie doprowadzić, skupienie na przeszłości może prowadzić do jakiejś atrofii mózgowej, tej części odpowiedzialnej za wyobraźnię, ale być może coś w tym jest. I na ten właśnie temat pisze Frederick Jameson. Dokładnie on użył właśnie tego określenia atrofii. I on też jest zwolennikiem czegoś, co określił jako revival of futurity.
mówi właśnie o tym, że być może najwyższy czas, żeby zacząć znowu mówić o przyszłości, myśleć o przyszłości. I proponuje także coś bardzo interesującego, proszę Państwa. On proponuje, żeby potraktować utopię jako metodę. I to jest jedno z takich wstępnych pytań, które chciałabym tutaj Państwu zadać. Także być może Państwu, którzy piszą w tej chwili doktoraty czy habilitacje. Jak Państwo myślą, co to znaczy w istocie w humanistyce, że utopia mogłaby się stać metodą? A więc utopia jako metoda. Druga taka dyrektywa, którą Jameson nam daje, dotyczy tego, że ponieważ w istocie, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś wizjami przyszłości, to one są bardzo takie mroczne, dotyczą apokalipsy, wymierania gatunków, jakichś katastrof ekologicznych, zmian klimatycznych, nadmiaru tutaj wzrostu populacji na Ziemi. Oczywiście do tego dochodzą procesy związane i problemy związane z migracjami, kwestia kryzysu demokracji, a więc są to wizje dosyć takie mroczne. I Frederick Jameson właśnie mówi o tym, żeby próbować zdystansować się do tych dystopii i raczej szukać w tym, co jest teraz, pewnych pozytywnych elementów systemu i na podstawie tych nawet mikrośladów pozytywności próbować budować bardziej pozytywne wizje przyszłości. I tutaj, proszę Państwa, chciałabym tylko odwołać się do projektu, który bardzo lubię. To jest projekt izraelskiej artystki, ale także badaczki Aleidy Azulay. Zwróciła mi na nią uwagę dr Katarzyna Bojarska, która miała bardzo ciekawy projekt historii potencjalnej. Budowała ona pewnego rodzaju archiwum obywatelskie, jak to nazwała, które polegało na tym, że chodziła właśnie po archiwach, zbierała fotografie, które pokazywały współżycie na tym samym terenie zarówno Palestyńczyków, jak i Izraelczyków, pokazując, że to ta koegzystencja była możliwa, ale ona została w jakiś sposób zaprzepaszczona, oczywiście przez tutaj kwestie polityczne. I cała ta idea historii potencjalnej polega właśnie na tym, żeby inwestować pewne działania w te pozytywne możliwości, w te pozytywne praktyki społeczne, które prowadziły właśnie do tej koegzystencji i żeby próbować je reaktywować w przyszłości. A zatem można powiedzieć, że ten projekt Jamesona jest w jakimś sensie tutaj sprzężony z tą ideą Aleidy Azulay i w tym kierunku właśnie będę się kierowała. To znaczy, mówiąc o sztuce prefiguratywnej, będę myślała o tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie zneutralizować te negatywne wizje przyszłości i zbudować bardziej pozytywny scenariusz przyszłości. Oczywiście Jameson nie jest taki optymistyczny. On mówi, że powinniśmy zadać sobie pytanie, czy w ogóle mamy na tyle wyobraźni, żeby taki pozytywny scenariusz przyszłości stworzyć. Proponuję tutaj Państwu dzisiaj dyskusję na temat realistycznych utopii. Utopii odpowiedzialnych. Mi nie chodzi o zbawienie świata, mi nie chodzi o te utopie, które doprowadziły w przeszłości do różnych totalitaryzmów, do tego, że znalazła się grupa osób albo nawet jedna osoba o dużej mocy sprawczej, która miała wrażenie, że wie, jak zbawić świat. Nie o to chodzi. Moje ambicje intelektualne są znacznie bardziej skromne. Mi chodzi o to, czy jesteśmy w stanie za pomocą sztuki także i ogólnie humanistyki zbudować albo zidentyfikować istniejące utopie w mikroskali, a więc takie utopie, które istnieją tu i teraz,
które są czasowe i ograniczone, istnieją na pewnej przestrzeni i są odpowiedzialne. I mówię o tym dlatego, ponieważ w ramach tutaj dyskusji na temat antropocenu, czyli na temat nowej ery geologicznej, która rzekomo nastąpiła, rozpoczęła się w XIX wieku razem z rewolucją przemysłową, w ramach dyskusji na temat ekologii, takie utopie istniejące się już wskazuje, jak na przykład utopie skandynawskie. Mnie interesuje to, czy my mamy takie dookoła siebie. A więc proszę Państwa, po pierwsze ta realistyczna utopia odpowiedzialna, ograniczona czasowo i przestrzennie. Po drugie właśnie tworzenie tych pozytywnych wizji przyszłości. A po trzecie będę kierowała się tutaj ideą Rosy Braidotti, która mówi o tym, że my powinniśmy działać wbrew czasom. To znaczy, sytuacja jest tak trudna, polityczna, społeczna, że nie stać nas na to, żeby zanurzać się w melancholię albo w nostalgię. Musimy właśnie budować pewne takie projekty afirmatywne, jak ona mówi. Dlatego stosuję tutaj pojęcie zarówno polityki afirmatywnej, jak i etyki afirmatywnej. I ja w nawiązaniu do tego jej projektu często posługuję się określeniem humanistyki afirmatywnej. A więc musimy się okazać godni swoich przyszłych przodków, jak to czasami się mówi. Jest to oczywiście dość trudne, bo co innego tworzyć sobie jakieś wizje w świecie intelektualnym, abstrakcyjnym, a co innego, jeżeli oczywiście zejdziemy tutaj do poziomu praktyki społecznej. I teraz, proszę Państwa, chciałabym powiedzieć o tym właściwie, co ja rozumiem przez tą sztukę prefiguratywną. Otóż sam termin zapożyczyłam z określenia kultura prefiguratywna, który był zastosowany przez amerykańską badaczkę, amerykańską antropolog Margaret Mead, która określiła mianem kultury prefiguratywnej taką kulturę, gdzie następuje pewien problem z przekazem wartości. To znaczy chodzi o to, że w tych społeczeństwach współczesnych to raczej młodzi uczą starych, a nie odwrotnie, jak to było do tej pory. Co oczywiście, czego świadkami jesteśmy na co dzień. To prowadzi do pewnego specyficznego kryzysu autorytetów, specyficznego kryzysu kanonów, ponieważ doświadczenia młodego pokolenia są tak zasadniczo różne, że w istocie nie widzą oni w tych doświadczeniach starszego pokolenia pewnych drogowskazów i sposobów postępowania. I tu następuje właśnie ten problematyczny moment. Przez sztukę prefiguratywną będę tutaj rozumiała taką sztukę, która nie tylko jest w stanie wyobrazić sobie przyszłość niejako zawczasu i tym samym bierze ona udział w kształtowaniu możliwych scenariuszy przyszłości, lecz także staje się pewnym laboratorium, eksperymentując z tworzeniem alternatywnych dla porządku, który z różnych względów uważany jest za wadliwy system, pokazując tym samym, że pewna zmiana jest możliwa. Oczywiście, proszę Państwa, ja tu nic dla historyków sztuki, dla krytyków sztuki nie mówię nowego, ponieważ w bardzo wielu obszarach sztuki te sprawy zawsze były w jakiś sposób uwypuklane. Właśnie ta taka performatywna, ten performatywny aspekt sztuki, ten aspekt zaangażowania społecznego, to nie jest nic nowego. Natomiast mi chodzi tutaj o to, że jednak ta dzisiejsza sytuacja jest nieco inna ze względu też na, rzecz jasna, zmianę kontekstu. O co chodzi? Otóż oczywiście
Ja mogę dalej snuć tą refleksję na temat tego, dlaczego ja używam tego określenia prefiguratywna, dlatego że wydaje mi się, że to określenie ładnie wskazuje na to, że ta sztuka może w jakiś sposób pre-shape, tak? Prefigurować, to znaczy nadawać kształt przyszłości, zanim ona się stała. Nie chodzi tutaj o to, żeby narzucać pewną wizję, ale żeby te idee były kreowane, czy te utopie były kreowane od dołu. Nie tyle chodzi też o krytykę istniejącego systemu, ale właśnie o tworzenie alternatyw do niego i cały czas, jeszcze raz to podkreślę, o to, żeby wskazać, że zmiana jest możliwa. I teraz jednym z ciekawych, moim zdaniem, aspektów, o których chciałabym tu powiedzieć, to jest to, że ta sztuka prefiguratywna, jak sądzę, odwołuje się przy budowie alternatywnych wizji przyszłości do krytycznej nadziei. Dlaczego to mi się wydaje ważne? Oczywiście nam nadzieja bardzo często kojarzy się z teologią chrześcijańską, ale chciałam Państwu powiedzieć, że w ogóle pojęcie nadziei, szczególnie krytycznej nadziei, jest bardzo obecne we współczesnej humanistyce w bardzo wielu różnych kontekstach. Od refleksji dotyczącej budowania wiedzy przez społeczności indygeniczne, poprzez dyskurs feministyczny, poprzez antropologię, a skończywszy na tak zwanej pedagogice nadziei. Także ciekawe jest to, że razem z tymi ideami tego revival of futurity, czyli odrodzenia myślenia przyszłościowego, ta idea utopii, tej właśnie tej utopii w skali mikro, łącznie z tą nadzieją, staje się bardzo widoczna. I tutaj jak połączymy te wszystkie zainteresowania, to faktycznie wychodzi nam pewna całość. Pojęcie krytycznej nadziei wprowadził brazylijski filozof i pedagog, przedstawiciel tak zwanej pedagogiki emancypacyjnej, Paulo Freire, który powiedział, że nadzieja wymaga praktyki, by stać się historycznym konkretem. Otóż, proszę Państwa, ja akurat jego zacytowałam, bo wydaje mi się, że te analogie pomiędzy tym, co się działo i dzieje w Brazylii w tej chwili, a naszą sytuacją w Europie Środkowo-Wschodniej, no być może dadzą nam inspirację do ciekawych tutaj porównań, także w kontekście tworzenia sztuki. A więc chodzi o jakby... Chodzi o to, żeby tutaj mówię też o tych takich kontekstach postsekularnych, żeby ta nadzieja została niejako oderwana troszeczkę od tego dyskursu takiej teologii chrześcijańskiej, a wmontowana w inne konteksty, tak? Bo nie wszyscy jakby koniecznie chcą rozumieć nadzieję tak, jak ona jest rozumiana właśnie w teologii nadziei. Na czym polega różnica pomiędzy nadzieją krytyczną a nadzieją naiwną? Jak Państwo myślicie? Co to znaczy mieć naiwną nadzieję? Naiwna... Tak, że musi się coś stać, prawda, i że coś się tam stanie i musi się ta sytuacja, którą uznajemy w jakiś sposób za złą, zmienić na lepszą. A krytyczna nadzieja? Konstruktywna bardziej. Nadzieja na to, że możemy coś zdziałać i swoim działaniem może zmienić. No i dokładnie tak, czyli dokładnie tak, jak Freire powiedział, tak, że po prostu musimy coś zrobić, żeby ta nadzieja się zrealizowała, tak? A więc nie mogę czekać, że coś się stanie, tylko jeżeli ja mam nadzieję i do czegoś dążę, prawda? Na przykład chcę zmienić jakąś tam sytuację w mikroskali, na przykład w mojej rodzinie, albo w moim sąsiedztwie, albo w gronie studentów, z którymi mam do czynienia, no to nie mogę czekać, aż się to samo stanie,
Tak? I to jest właśnie ta krytyczna nadzieja, że ja jakby też praktykuję te moje tak zwane moce sprawcze, tą moją sprawczość, którą mam, ona może być bardzo ograniczona, ale jednak coś tam mogę zmienić. Tak? A więc ta krytyczna nadzieja w ten sposób, w jaki tutaj pani o niej powiedziała, ona dokładnie tak jest rozumiana zarówno przez Paulo Freire, jak i przez antropologów. Tutaj pokazałam państwu taką bardzo ładną książkę The Method of Hope, ponieważ nie na darmo wspomniałam Jamesona, który mówi, proponuje o tym, żeby utopia była metodą, ponieważ właśnie niektórzy antropolodzy uważają, że nadzieja jest metodą. Tak? Ja szczerze powiem, proszę państwa, że to jest dla mnie, ja jestem metodologiem historii, teoretykiem także historii, zajmuję się też teorią nauk humanistycznych i społecznych. Jeżeli ktoś proponuje, że utopia ma być metodą, albo że nadzieja ma być metodą, to jest dla mnie bardzo ciekawe, tak? Ponieważ proszę zwrócić uwagę, że to są, jeżeli chodzi o nadzieję, to są pewne wartości, tak? To są też wartości, które jakby też są wartościami religijnymi, to jest też cnota. Tak? Ja bym nawet powiedziała w kontekście tego, co tutaj chciałam państwu przedstawić, że ta nadzieja krytyczna powinna stać się obowiązkiem każdego humanisty. Tak? Że to jest obowiązek w tej chwili, ta krytyczna nadzieja. Inaczej po prostu nie jesteśmy w stanie nic działać. A więc to pytanie połączę a propos nadziei krytycznej jako metody z tym pytaniem o utopię jako metodę. Bo jak wiemy, jeżeli państwo na zajęciach czy swojej pracy badawczej stosujecie jakieś metody, no to jest powiedzmy z tym związana cała procedura badawcza, tak? Która mówi, co my mamy zrobić, a czego nie robić, żeby tą metodę stosować. No więc pomyślmy o tym, co to znaczy, że nadzieja, utopia jest metodą. Cały czas pozostając w tym moim bardzo lubianym duchu postsekularyzmu, powiem coś takiego. Oczywiście sztuka od niepamiętnych czasów zna ideę magii. Zastanawiam się, co by było jakby właśnie w tym modusie postsekularnym, kiedy dyskutujemy coraz żywiej i coraz częściej i coraz więcej widzimy przykładów wprowadzenia od tylnymi drzwiami albo przez główne wrota tych idei teologicznych do dyskursu humanistycznego i także nauk społecznych. I na przykład ostatnio muszę państwu powiedzieć, że zaskoczyła mnie uwaga jednego z takich bardzo znanych antropologów amerykańskich, Johannesa Fabiana, który powiedział, że agnostycyzm metodologiczny w antropologii nie był niczym dobrym. Agnostycyzm metodologiczny nie był niczym dobrym, bo ta teologia została jakby wyparta jako właśnie coś, co jest związane z religią, a w istocie antropolodzy zawsze zajmowali się duchowością i religią i po prostu wyrzucenie tego poza nawias nie odbiło się korzystnie dla samej dyscypliny. No ale jeżeli ja jako metodolog słyszę takie hasła, no to faktycznie jest to dla mnie sygnał, że coś w tej humanistyce, w naukach społecznych się dzieje, tak? Że są jakieś zapotrzebowania na inne metody, inne podejścia badawcze, które są oczywiście związane z kontekstem, w którym ta humanistyka się rozwija. A zatem, proszę państwa, pozostając w tym duchu postsekularyzmu, pytam siebie także i państwa, jak można przemyśleć dzisiaj taką ideę właśnie wizualnej magii? Czy tworzone przez artystów wizerunki, teksty, szeroko rozumiane teksty kultury, mogą mieć wartość takich obrazów apotropaicznych? A więc takich, które w jakiś sposób osłaniają kulturę, odsuwają możliwości różnych katastrof. Są w stanie tworzyć pewną taką warstwę ochronną poprzez tworzenie pewnego specyficznego imaginarium społecznego,
który kreowałby właśnie te wizje przyszłościowe, pokazując możliwości współżycia, współbycia, koegzystencji, ponieważ, jak mówi Bruno Latour, jednym z głównych problemów współczesnej humanistyki i nauk społecznych jest tworzenie wiedzy o tym, jak żyć w konfliktach. Bo tego nie unikniemy, te procesy będą się nasilały, a my właściwie tworzymy taką humanistykę, która za bardzo nam nie pokazuje, jak żyć w tych konfliktach. I zastanawiam się właśnie, na ile taki powrót do tej idei apotropaiczności, tekstów apotropaicznych, a także obrazów apotropaicznych jest możliwy. Mówię o tym dlatego, ponieważ sama zajmując się ludobójstwami, a także ekobójstwami, mam wrażenie, że te ostatnie lata, tak bardzo zdominowane w humanistyce przez studia nad pamięcią, to były takie egzorcyzmy. Tak, to było po prostu tworzenie humanistyki, która jest właśnie budowana post factum jakichś traumatycznych wydarzeń i chodzi o to, żeby właśnie zmierzyć się z tą przeszłością, w jakiś sposób zneutralizować poprzez tą żałobę, którą odbywamy, to zło, którego świat doświadczył w XX wieku. Mnie natomiast chodzi o to i zadaję sobie takie pytanie, czy humanistyka może być właśnie, tworzyć takie apotropaiczne teksty, obrazy, które by były właśnie prefiguratywne, ochronne, które nie byłyby tworzone antefaktu. Tak? A więc by tworzyły, tak jak powiedziałam, tą warstwę ochronną, a nie post factum. Jak Państwo wiecie, znane i często powtarzane, znana i często powtarzana fraza nigdy więcej od niczego nas nie uchroniła. Mimo tego, że za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z jakimiś zbrodniami masowymi albo ludobójstwami, które niejako dzieją się na naszych oczach, mówię o Srebrenicy, myślę o Rwandzie, no właściwie nie mają żadnej wartości performatywnej. Tak? Żadnej. Co to znaczy nigdy więcej? Jak powiedział chyba pan Mazowiecki, który pojechał do Srebrenicy jako wysłannik ONZ-u, powiedział, że tylko to, że nigdy więcej nazistowskie Niemcy nie zamordują Żydów w Auschwitz. To tylko znaczy, a więc ten sam Holokaust się nie powtórzy, co nie znaczy, że podobne wydarzenia nie mogą mieć miejsca. A więc w jaki sposób ta humanistyka może tworzyć wiedzę, taki performance, który jest performatywny, a nie tylko tworzy pewien dyskurs, a więc jest w stanie coś zmienić. I teraz, proszę Państwa, przechodzę do przykładów, ponieważ wybrałam takie przykłady pozytywne i przykłady, które być może Państwo znacie, bo one, niektóre z nich jakby żyły własnym życiem poza artystami, które je tworzyli. Pierwszy przykład to jest znany Państwu na pewno dotleniacz Joanny Rajkowskiej, który bardzo mi tutaj się przyda jako właśnie odniesienie do rozważań na temat odpowiedzialnej, realistycznej utopii. Ponieważ właśnie Rajkowska jest jedną z takich artystek, które nie tylko krytycznie odnosi się do dnia dzisiejszego, który w istocie jest dystopią, ale i nie tylko wymyśla nową utopię, nowe utopie, ale je jakby tworzy. Tak? Sama Rajkowska powiedziała, że dotleniacz jest wcieloną utopią. To jest coś w rodzaju fatamorgany, który działa tylko przez chwilę, ale jest zarazem bardzo skuteczną, fizycznie działającą fatamorganą. Ja, proszę Państwa, bym unikała tego określenia fatamorgana, bo ona za bardzo właśnie zmiękcza to określenie, że dotleniacz był wcieloną utopią. No, chyba nie ma tutaj sensu, żeby wchodzić w to, jak Państwo pamiętacie, na Placu Grzybowskim i co on znaczy dla Warszawy i jak on wyglądał. I właśnie ta inicjatywa, która spowodowała, że faktycznie Rajkowska była za pomocą tego
tej sztuki takiej zaangażowanej, można powiedzieć społecznie, zbudować pewne relacje społeczne, więzi sąsiedzkie, to ja bym powiedziała, że to jest właśnie taka idea właśnie tej prefiguratywności, tak? Że tak mogłyby te społeczności sąsiedzkie wyglądać. A więc tworzenie pewnych enklaw, gdzie pewnych nisz, gdzie ludzie mogą się spotykać, się poznawać, a przy okazji odczarowywanie miejsc, które mają jakąś na danych terenach czy na danych przestrzeniach złą sławę, przepraszam. A więc to nie tylko chodzi o przekształcanie miejsca, ale także o tworzenie pewnych stosunków społecznych. Być może właśnie taka jest ta utopia, o której chciałabym mówić, a więc nie taka, jeszcze raz to powiem, metanarracja, która ma ogarnąć cały świat, ale właśnie taka mikroutopia. I teraz podczas gdy dotleniacz Rajkowskiej jest przykładem takiej wcielonej utopii, praca Nandipy Mantambo, o której chciałabym mówić, posłuży mi jako przykład tekstu apotropaicznego. I tutaj chciałabym kilka słów, nie wiem czy Państwu ta artystka jest znana. Otóż Nandipa Mtambo pochodzi z RPA, urodziła się w 1982 roku i wydaje się, że ona jakby uosabia taki aspekt sztuki współczesnej, który jest niejako pewnym laboratorium umożliwiającym testowanie różnych wizji przeszłości, ale w tym kontekście relacji między tym, co ludzkie, a nieludzkie. To znaczy te bardzo często wizje tych artystów wskazują na taki świat, który jest zamieszkiwany przez jakieś wielogatunkowe wspólnoty, a dehumanizacja rozumiana tutaj jako proces pozytywny, czyli takie odczłowieczenie, tak? Zdystansowanie się do tego, co uznajemy za wyznacznik człowieczeństwa w kulturze zachodniej, jest warunkiem inkluzji do tej wielogatunkowej wspólnoty. O tym jeszcze będę mówiła. A więc proszę Państwa, jako też historyk muszę powiedzieć, że podczas gdy, jak to mówił Roland Barthes, podczas gdy realistyczna proza dyskursu, którą posługują się historycy, stanowi pewien gorset, który tworzy taką wizję rzeczywistości, która blokuje wszelką zmianę, ta sztuka jest dla nas ważna i niezbędna, ja to mówię jako historyk, po to, żeby właśnie uruchomić tą wyobraźnię i byśmy mogli w przeciwieństwie do historyków, którzy tego nie lubią, właśnie tworzyć pewne wizje przyszłości, uwolnić ten nasz potencjał, wskazać na pewne alternatywy. Nandipa tworzy różnego rodzaju rzeźby, ale także prace wideo, fotografie, performanse, które związane są z problemem biologicznej i kulturowej tożsamości. Ona bardzo często jakby oscyluje wokół problemu kobiecego ciała i jego materialności, wykorzystując do tego skóry krowie, odpowiednio oprawione ogony. Natomiast pracą, którą najbardziej lubię, która zrobiła na mnie największe wrażenie, to jest praca z 2008 roku Europa. Jest to cyfrowo przerobiony wizerunek artystki przeobrażonej w byka, który właśnie tak dosyć agresywnie patrzy na osobę tutaj spoglądającą na to, oglądającą to zdjęcie. Ma takie przeszywające moim zdaniem spojrzenie, nie całkiem ludzkie. Oczywiście Nandipa tutaj nawiązuje do mitu Europy uwiedzionej przez Zeusa pod postacią białego byka. Natomiast co tutaj mnie, proszę Państwa, najbardziej interesuje? Otóż przewadze interpretacje tego zdjęcia lokują rozumienie jego wymowy w kontekście władzy, rasy, płci
I te interpretacje są dla mnie w takim kontekście bardzo takie przewidywalne, ponieważ oczywiście przedstawiają, chodzi tutaj o przedstawienie czarnych kobiet jako, egzotycznych, zwierzęcych, innych. Chodzi tutaj o pewną kolonialną dehumanizację poprzez animalizację. Ja bym powiedziała, że to jest dla mnie trochę za mało. To jest zbyt dla mnie ograniczona interpretacja. Aczkolwiek oczywiście jak najbardziej ją akceptuję. I ja bym proponowała, żeby na tą pracę Nandipy spojrzeć w kontekście zainteresowań współczesnej humanistyki i nauk społecznych nowym animizmem i nowym totemizmem. To jest bardzo, proszę Państwa, ciekawy nurt. Wszędzie się mówi o animizmie. Archeolodzy mówią o animizmie, antropolodzy też mówią o animizmie, ale to już nie jest ten sam animizm, w którym jakby antropolog badał jakieś tubylcze wspólnoty i mówił o tym, że animizm to jest jakaś taka prymitywna forma religii. Wskazuje się oczywiście tutaj w kontekście rozważań na temat przyszłości świata na to, że być może najlepiej by było, gdyby ludzie stali się animistami, ponieważ ożywianie świata dookoła spowodowałoby być może większą empatię z tym światem. Nie chodzi tu, jak powiedziałam, o tą taką, o ten prymitywny animizm, który mówi o tym, że jakieś tam duchy żyją w drzewach, ale ten nowy animizm proponuje zupełnie inne ujęcie ludzkiego podmiotu. Jest to zawsze podmiot relacyjny, jest to zawsze podmiot taki, który już znamy ze współczesnej filozofii, choćby właśnie u Rosy Braidotti, to jest ciągle ten podmiot w procesie stawania się. I tutaj badacze proponują w ogóle zrezygnować z pojęcia podmiotu i mówić o personie. I w związku z tym możemy w ten sam sposób mówić na przykład człowiek persona, kamień persona, zwierzę persona. A więc proszę Państwa, jeżeli na przykład jeden z interpretatorów, właściwie z blogerów, który interpretuje pracę Tambo, mówi, że przedstawia ona bardzo ciekawą postać kobiety krowy, to on jakby trafia, nawet nie odwołując się do animizmu, ale trafia tutaj, można powiedzieć, w samo w sedno. Dlatego, że można powiedzieć, że w istocie te przedstawienie Nandipy jest pewnego rodzaju totemem. A więc ja bym powiedziała, że co by się stało, gdybyśmy właśnie zinterpretowali go jako totem nowego, postimperialnego, postrasowego, postgenderowego jakiegoś lądu dawniej zwanego Europą. A więc takiego lądu przyszłości, dla którego ani tożsamość rasowa, ani etniczna, ani płciowa, ani nawet gatunkowa nie miałaby takiego znaczenia. Czy zatem Europa jest symbolem jakiejś nowej Europy? Nazwałabym ten wizerunek afrykańską meduzą, właśnie ze względu na to, że być może ma ona jakąś, ma ten wizerunek pewną apotropaiczną moc. Jak Państwo doskonale wiecie, wizerunki meduzy były traktowane jako wizerunki apotropaiczne, umieszczane między innymi na statkach, na drzwiach. I ona, właśnie ten wizerunek Europy, Ntambo bardzo mi to, tą meduzę przypomina. Można oczywiście, interpretując Nandipę, odwołać się do Deleza i Guattariego, do ich idei stawania się zwierzęciem. I tutaj, proszę Państwa, można powiedzieć tak, że być może chodzi tutaj w tej sztuce, możemy powiedzieć o tym, czy zadać takie pytanie, jak jest możliwe odstawanie się człowiekiem. Ktoś był człowiekiem, nie chce nim dłużej być. I tutaj odwołuje się do takiej idei morfologicznej wolności. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o tym morphological freedom, gdzie niektórzy chcą bronić, jak twierdzą, podstawowego prawa człowieka, którym jest wolne
jakby manipulowanie swoim ciałem za pomocą medycyny estetycznej, inżynierii genetycznej itd. itd. Dochodzi, proszę Państwa, nawet do takich skrajnych przypadków. Jest taki nurt w Stanach, o tym słyszałam, to się nazywa transableism. To jest taka grupa osób, która bardzo chce być cyborgami i na przykład udają się do chirurgów i proszą o to, żeby odcinać im zdrowe członki, ręce albo nogi, po to, żeby założyć bioniczne kończyny. No, kierują się oczywiście jakimiś takimi ideami postczłowieka, transhumanistycznymi, mówiąc na przykład, czy podając jako przykład Oscara Pistoriusa, który oczywiście się urodził jako osoba niepełnosprawna, ale że oni by chcieli mieć na przykład takie kończyny jak Oscar Pistorius. A więc proszę Państwa, ale tu jest jakby sprawa jest ciekawa, tak? W jaki sposób można odstać się człowiekiem? Nie tyle przestać się nim stać, ale właśnie ten proces odstawania się człowiekiem. Ja myślę, że po prostu ta praca Nandipy też stawia takie pytania w kontekście i animizmu, i totemizmu. Na przykład, co by się stało, kiedy zadałam sobie pytanie, gdyby po jakichś rewolucjach albo powstaniach, różnego rodzaju kryzysach społecznych i politycznych, ludzie w danej grupie zaczęli odwoływać się do nieludzkiego przodka. Zazwyczaj, jak to było w rewolucji francuskiej, jakby za każdym razem takie radykalne zwroty następują, odwołujemy się do zupełnie innych jakby przodków ludzkich, po to, żeby budować jakby inną tradycję. Zastanawiam się, jakby to było, gdyby się odwołać do przodka, który nie jest ludzki, który nie jest człowiekiem. I proszę Państwa, będę tutaj już kończyła i zakończę też Joanną Rajkowską, żeby domknąć te rozważania na temat utopii. Otóż Joanna Rajkowska ma nowy projekt, Trafostacja. Trafostacja to jest stacja transformatorowa, którą Joanna chce zamienić na pewien rodzaj takiego ekosystemu, habitatu, a więc ta stacja transformatorowa we Wrocławiu ma być porośnięta mchem, paprocią, bluszczami itd., itd., itd. I wydaje się, że to, co jest jakby ciekawe w tym projekcie, że Rajkowska mówi o tym, że to oddanie ruin, czyli czegoś, co stworzył człowiek, tej architektury miasta, we władanie znowu przyrody, jest jakby gestem odswajania. A to odswajanie ma nam pokazać, że w istocie jesteśmy częścią takiego procesu obiegu materii. Chodzi tutaj o to, żeby właśnie widz miał do czynienia z takim spektaklem, jak ona mówi, wegetacji, cyklów życiowych. No i w istocie, że pokazuje to, że właściwie zmierzamy do tego samego, właśnie do tego, żeby stać się elementem tego ekosystemu. I teraz, proszę Państwa, jeżeli chodzi o ten projekt Rajkowskiej, on się doskonale jakby wmontowuje też w takie myślenie ekologiczne, ale też odwołując się do tego, o czym mówi Nandipa, a więc od tego odstawania się człowiekiem, możemy powiedzieć, że w istocie interpretacja tych dwóch prac prowadzi do wniosku, że ludźmi jesteśmy tylko teraz. Znaczy ani przedtem, zanim się urodziliśmy, nie byliśmy całkiem z biologicznego punktu widzenia ludźmi, ani po śmierci nie jesteśmy ludźmi, ponieważ w procesie dekompozycji stajemy się właśnie częścią takiego ekosystemu habitatu. Prowadzi też do takiego wniosku, że być może ludzka natura, którą dzielimy z innymi żyjącymi bytami, jest w istocie tylko kwestią stopnia, a nie jakiejś tutaj esencji, o której bardzo często się mówi. I proszę Państwa, wracam do samego początku, a więc do tego, czym ma być ta sztuka prefiguratywna. Jeżeli ta sztuka, i tutaj te przykłady, które Państwu pokazałam,
faktycznie w jakiś sposób prefigurują przyszłość, czyli kreują pewną przestrzeń, a czasami wprost tworzą pewne utopie, to jaka w istocie przyszłość nas czeka? Dziękuję bardzo. Słychać mnie, słychać. Dziękuję bardzo za tą projekcję możliwej przyszłości i za wprowadzenie bardzo ciekawych wątków interpretacyjnych i też szerzej, które można wprowadzić w refleksję nad również kondycją ludzką w tu i teraz. Ja zwracam się do Państwa, jeżeli są jakieś pytania, komentarze, proszę podnieść rękę, ja podejdę z mikrofonem i tak jak Pani Profesor zaznaczyła, pytania, ale również komentarze są mile widziane. Dziękuję Pani Profesor za ten bardzo ciekawy wykład i ja chciałem tylko dopytać o taką rzecz, która mi się wydaje bardzo ciekawa, mianowicie jeżeli ta sztuka ma być sztuką prefiguratywną, taką, która daje nam jakieś utopie przyszłości, a zarazem taką sztuką, która odstrasza ewentualne zagrożenia, czy Pani, bo Pani się tutaj bardziej skupiła na tym aspekcie ludzkim, nieludzkim, ale bardzo ciekawym aspektem takich działań wydaje się też taka sztuka, która pozwalałaby diagnozować ewentualne zagrożenia społeczne i tworzyć dokładnie tak, jak Azulajtop okazuje, taką alternatywną wizję przyszłości, prawda? To znaczy, no oczywiście ja wcale nie myślę o tym, żeby sztuka krytyczna, to znaczy tak, sztuka, która właśnie diagnozuje to, w jaki sposób system szwankuje, żeby w jakiś sposób tutaj została zneutralizowana, bo to jest w dalszym ciągu bardzo potrzebne. Zresztą ja myślę, że w ogóle Renata Rajkowska, a ten szczególnie Dotleniacz, jest uznawany jako jakby powstały w ramach tej sztuki krytycznej, tak? Ja tylko myślę o tym, że być może samo krytykowanie tego, co uznajemy za wadliwe w systemie, nie wystarczy już w tej chwili. I stąd właśnie te zasadne jest budowanie tych wizji przyszłościowych. Tak? A więc my już wiemy, co jest złe w tym systemie. Tak? Mi się wydaje, że sztuka odegra niezwykle ważną i odgrywa cały czas niezwykle ważną rolę właśnie w pokazywaniu, gdzie ten system tutaj szwankuje. Profesor Czapliński, Przemysław Czapliński, historyk literatury, ostatnio głosi takie hasło, że po prostu trzeba tworzyć awarię. Tak, że po prostu należy tutaj tworzyć pewnego rodzaju awarie, zatory, że my tutaj wszyscy mówimy o pewnych relacjach, o pewnym przepływie, prawda? Natomiast czasami trzeba coś zablokować i zobaczyć właśnie, gdzie są te, powiedzmy, obrzeża tego systemu, które mogą no, w jakiś sposób zostać wykorzystane do uelastycznienia albo do jego zmiany, prawda? Więc ja myślę, że to są takie też działania, które już konkretnie mówią nie tylko o tym, co tutaj się dzieje złego, tylko po prostu, że coś trzeba zmienić. Z tym, że właśnie, proszę Państwa, ja się zastanawiam, na ile ta zmiana, która nastąpiła w humanistyce, bo ona jest jakby diametralna, a która jest związana jakby z upadkiem tego etosu lewicy 68 roku, tak? Właśnie upadkiem idei tej wielkiej utopii. Na ile, powiedzmy, jesteśmy w stanie wypracować jakieś alternatywne wizje. I ja się czasami zastanawiam nad tym, że w istocie najbardziej takie radykalne pomysły, co wcale nie znaczy, że jestem ich zwolenniczką, idą, no niestety, ale od strony konserwatywnej. Tak, że właściwie teraz ta rewolucja idzie z tej strony, a nie ze strony lewej. I jako historyk no, też wiem, czym to się skończyło, jeżeli taka konserwatywna rewolucja miała miejsce. Także to jest też ciekawe, że po prostu
te alternatywne wizje przeszłości jakby nie są zbalansowane z jednej i z drugiej strony. Tak? One są, one w tej chwili zdecydowanie dominują te konserwatywne i oczywiście one są związane no, z tymi wyborami, które się dokonują, tak? Nie tylko w Europie, jak Państwo wiecie, więc tak w istocie zastanawiam się, na ile właśnie ta sztuka, która do tej pory była bardzo taka naznaczona lewicowością, na ile no, ona nam tutaj pomoże i w czym nam pomoże. Czy jest na tyle jakby dynamiczna, żeby coś zdziałać? Czy jeszcze są jakieś pytania? Ja bym miała tylko taką prośbę do pani profesor, czy można jeszcze kilka słów dodać na temat tej pracy, którą widzieliśmy Europa, artystki z RPA, która jako nowy totem Europy wpisuje się w ten nowy nurt nadziei krytycznej. To znaczy, to jest oczywiście moja propozycja, tak, Tambo nie mówi o tym, tak, ona raczej, kiedy się wypowiada na ten temat, to właśnie mówi o ciele kobiecym, mówi o właśnie tych takich ideach przyrównywania tego egzotycznego ciała kobiecego do ciała zwierzęcego. Jej chodzi właśnie o przekraczanie takich genderowych i rasowych kwestii. Natomiast ja myślę, że ta praca ma większy potencjał po prostu, gdyby jej zadać inne pytania badawcze. I dlatego właśnie postawiłam sobie za zadanie jakby wmontowanie ją w inne ramy teoretyczne, tak? Bo oczywiście my możemy ustawić tą interpretację właśnie w kontekście krytyki genderowej, rasowej itd., itd., ale możemy w zupełnie innych ramach. Ja tutaj zaproponowałam właśnie ten nowy animizm i nowy totemizm, bo wydaje mi się, że ona jest ciekawa do takiego właśnie rozpatrzenia, zwłaszcza jak się widzi to, co się dzieje w Europie, jeżeli chodzi o emigrantów i w jaki sposób następują z jednej strony te procesy dehumanizacji przez animalizację, tak? A więc powiedzmy, mówię tutaj o pewnej islamofobii, znowu postrzegania tych innych jako pewnych barbarzyńców, bestii i tak dalej, zwierząt niemal. Ale z drugiej strony jednak te kultury, ci ludzie z innych kultur wnoszą zupełnie inne wątki do tej kultury europejskiej. I to jest jakby ciekawe, że tutaj to zestrzelenie jednak powoduje to, że no, między innymi dyskusje prowadzone w kontekście tutaj tego zwrotu postsekularnego dotyczą nie tylko tych wielkich religii, a więc zestrzelenia się tutaj znowu chrześcijaństwa i islamu, ale właśnie przechodzenia tych innych form duchowości, między innymi animizmu i tak dalej, które przynoszą emigranci z Afryki. Tak? I w jaki sposób to zmienia jakby oblicze Europy. Więc to jest jakby, to nie jest interpretacja Nandipy, to jest jakby moja propozycja. I tak jak powiedziałam, no wydaje mi się ona, to znaczy tak, to jest być może takie emancypujące. Załóżmy, że powiedzmy, ale chciałam właśnie, przepraszam, bo teraz o czymś sobie przypomniałam a propos tej prawicowości. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli Państwo widzicie, do jakich emblematów, do jakich totemów orła, jakich przedstawień odnoszą się na przykład narodowcy w Polsce, to jest ten orzeł taki drapieżny. To jest ewidentne jakby wykorzystanie takich jakby ideałów totemicznych do innego dyskursu, tego właśnie konserwatywnego. Ten orzeł jakby lewicowy zupełnie nie działa, także proszę zwrócić uwagę na te podkoszulki, w jaki sposób ten orzeł jest przedstawiany, tak? To jest jakby ciekawe samo w sobie. A więc jakie tutaj, dlaczego właśnie następuje taka idea, czy ożywa taka idea plemienności odwołująca się do jakiejś totemiczności? To jest jakby dla mnie ciekawe, do czego to prowadzi? W jaki sposób właśnie te
przedstawienia sztuki, które odwołują, no takie jak je na przykład Ntambo, są w stanie w ogóle stanowić jakąś alternatywę do tych takich państwowo-narodowych i nacjonalistycznych dyskursów. To jest jakby, czy to jest w ogóle jakaś alternatywa do tego, jeżeli już mówimy o totemiczności i plemienności? To ja chciałam powiedzieć o takiej metodzie, którą usłyszałam tutaj, w Centrum Sztuki Współczesnej. Byłam na wykładzie Meskerem Asogut, która mówiła o simultaneously performing. Byłam niestety tylko na końcowej części tego wykładu, bo nie zdążyłam, ale akurat o tym usłyszałam. I simultaneously performing jest to włączanie się w coś, co istnieje w przestrzeni, na przykład wystaw, poprzez artystów i nie tylko poprzez artystów. Zaznaczenie swojej obecności poprzez właśnie simultaneously performing, czyli powiedzieć coś, dodać, zaznaczyć swoją obecność. Nie w sposób inwazyjny, nie w sposób natarczywy, ale wyważony, przemyślany, taki sposób, który można by określić jako rodzaj metaspekulacji. To jest metoda na zaznaczanie czegoś, co może w tym wątku utopijnym wydawać się takie, powiedziałabym, zupełnie małe i tu i teraz. Ale wydaje mi się, że dla zrozumienia prawdy historycznej i tego, co jest tu i teraz, potrzebne są przyzwolenia w miejscach, które są miejscami sztuki i wolności, po to, żeby artysta mógł mieć swój gdzieś swoje miejsce i swój głos, to są takie ważne sprawy i to jest może jakaś mała metoda. Dziękuję. No ja artystom zazdroszczę, po prostu. Dlatego chętniej przyjeżdżam na zaproszenia artystów, antropologów, archeologów, niż się znajduję w środowisku historyków, którzy po prostu, jak Państwo wiecie, są środowiskiem bardzo sformalizowanym. Tak? I ja oczywiście bardzo szanuję historyków, ale ja mam wrażenie takiego uduszenia na mnie trochę. Jeżeli to wszystkie pytania, komentarze i uwagi, ja bardzo serdecznie dziękuję pani profesor za wystąpienie, państwu za obecność i już dziś zapraszam na 24 listopada na ostatnie spotkanie w ramach cyklu Reorientalizacja Islamu. Temat tego spotkania i spotkania, w którym będzie brał udział Piotr Ibrahim Kalwas, Eldo, będzie dotyczyć konwersji, czy islam jest atrakcyjny. Dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję Państwu bardzo i jeżeli macie Państwo pytania jakieś, albo jeżeli mogłabym w czymś pomóc, to proszę do mnie pisać. Dziękuję bardzo, Państwu bardzo za obecność, za wszystkie pytania. I ja już sobie wszystkie spiszę, jak tylko przyjdę, bo faktycznie no zawsze te Państwa komentarze też dają mi pożywkę do przemyślenia pewne rzeczy, które z pewnością tutaj jeszcze nie były domyślane. Także bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz.